Tutaj są świetne humory i wspaniałe kobiety. Jesteśmy w studiu Rampa w Łomiczu. I mężczyźni, chociaż kobiet jest więcej. Studio Rampa w Łowiczu obchodzi dzisiaj 9 urodziny. Dokładnie, tak. Pani Joasiu, jak świętujecie? Tanecznie, przede wszystkim tanecznie, bo Studio Rampa wywodzi się przede wszystkim z zajęć Zumba, chociaż nie tylko Zumba mamy w swojej ofercie. Od godziny 11 tańczyły dzieciaczki najmłodsze do lat 6, także były takie nasze maluchy pieluszkowe, półtora roczne. Były dzieci takie właśnie do lat 6 z rodzicami swoimi. Wszyscy wytańczyli się. Potem były dwie grupy ze szkoły podstawowej numer 2 w Łowiczu. Dzieci do lat 12. Następnie grupa Dance Meet, czyli moja tutaj regularna grupa rampowa, młodzieżówka. I od godziny 14.30 tańczymy Zumbę, Zumbę Gold. Byli z nami seniorzy fantastyczni również, którzy także tutaj są moimi kursantami. Także przemielą się ludzie, przechodzą, wchodzą, wychodzą. Nie mam pojęcia, ile nas było, ale puszka jest ciężka. I to jest najważniejsze, po cały dochód z dzisiejszej imprezy przeznaczamy na leczenie pana Marka Dałka, który jest podopiecznym Fundacji Warto Żyć dla Kogoś oddziału Łowicz i choruje na nowotwór prostaty. Dlatego dzisiaj nasza wstążka nie tylko jest różowa, nie tylko przypominamy o profilaktyce zdrowia kobiecego, ale też przypominamy o niebieskiej wstążce i profilaktyce zdrowia męskiego, żeby panowie również się badali. Taniec chyba wydziela endorfiny i to nie jest jedna. A jeszcze półtorej godziny przed nami. Warto tańczyć. Warto tańczyć. Panie warto potwierdzają tańczyć. I panowie też. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.